jest podcast po krakowsku przy mikrofonie Michał Łanuszka. W tym dzisiejszym odcinku będzie lekko, łatwo i przyjemnie, bo zajmiemy się zbrodniami, występkami, śmiercią i torturami. W dawnym Krakowie. A działo się, oj, działo. Podcast po krakowsku. CSI. Kryminalne zagadki dawnego Krakowa. Moimi gośćmi będą Mariusz Wolny, pisarz, autor m.in. historyczno-kryminalnych książek o Kacprze Ryksie, inwestygatorze królewskim, entuzjasta historii Krakowa, zwłaszcza jej kryminalnej strony. Szlachtę ścinano pod Wawelem. Jak macie państwo Wawel i Kościół Bernardynów, pomiędzy jest taki placyk. Tam było miejsce stracy. Oraz dr Magdalena Łanuszka, historyczka sztuki, przede wszystkim popularyzatorka tej dziedziny, autorka bloga posztukiwania.pl. Usługi lekarzy były drogie i niektórzy biedniejsi ludzie woleli zwrócić się do kata, żeby właśnie z jakimś wyrwanym stawem pomógł, niż płacić za to lekarzowi. Co w Krakowie robiła włoska mafia? Jak można było zostać katem i za co można było stracić głowę? O tym wszystkim, między innymi, w tym odcinku podcastu po krakowsku. Zatem, nie tracąc głowy, zaczynamy i przenosimy się do dawnego Krakowa. W renesansie właśnie Kraków, no to była ta prawdziwa stolica, naprawdę sporego, naprawdę ważnego, dość zamożnego państwa i centrum tego państwa, no jak na stolicę przystało. Do Krakowa przyjeżdżali ambasadorzy, prawda, innych krajów, posłowie. Tu się działy rzeczy najważniejsze, tutaj zapadały ważne decyzje, również o zasięgu takim europejskim. A tutaj przecież był król, czyli wszystkie, całe centrum decyzyjne było, prawda? Więc wszystkie najważniejsze osoby w państwie, siłą rzeczy, też tu musiały być czy bywać. Tutaj byli główni dowódcy, czyli hetmani, prawda? Tu byli wybitni pisarze, poeci, Rej, Kochanowski, mówimy o Krakowie renesansowym, prawda? Tu się wykuwała moda przychodząca z zagranicy, bo też ciągnęło mnóstwo cudzoziemców, no bo jest miasto stołeczne w rozwijającym się fajnie kraju, więc tutaj też można zrobić karierę, prawda? Więc przyjeżdżali kupcy, przyjeżdżali poszukiwacze szczęścia. I przyjeżdżali artyści, wybitni. Tacy jak na przykład w 1516 roku na zaproszenie prymasa Jana Łaskiego Bartolomeo Berecci, który przybył do Krakowa z Florencji. Znakomity rzeźbiarz, który dokończył rozpoczętą przez Franciszka Florentczyka rozbudowę zamku na Wawelu, przejął jego zakład rzeźbiarsko-kamieniarski. Najważniejszym krakowskim dziełem Berecciego była kaplica zygmuntowska w wawelskiej katedrze, jako kaplica nagrobna dla króla Zygmunta Starego. Wiodło mu się w Krakowie, Berecciemu, no Zygmuntowi Staremu też, ale chodzi o Berecciego, doskonale. Był właścicielem 6 kamienic, 2 kramów sukiennych czy cegielni poza murami miasta. Szanowany człowiek sukcesu. Po prostu. I nikt się nie spodziewał, że skończy tak tragicznie, opowiada Mariusz Wolny. Berecci kaplicę wybudował przepiękną, prawda, perłę, jak się wyraził pewien badacz niemiecki, XIX-wieczny, to jest perła renesansu na północ od Alp. Czyli uznał, że nawet Niemcy nie mają dzieła tej klasy, prawda. No a skończył zaćgany. I na dokładkę nie znaleziono sprawców. Podobno mafia. Ale, no bo mafia oczywiście już działała. No tylko działała na południu Włoch. A to był Toskańczyk jednak. To co ma Włoch z północy, jak się naraził mafii? Skąd zainteresowanie mafii Berecci? A on rzeczywiście się ich bał. Kogoś się bał. Bo zauważmy, że on nie mieszkał w samym Krakowie. On mieszkał na Kazimierzu. On się nie udzielał w zasadzie dużo. Chociaż w samym Kazimierzu tak, bo on był nawet rajcą kazimierskim. Został z honorami pochowany w kościele Bożego Ciała i tam spoczywa. Tam jest też epitafium jemu poświęcone w Nawie. Ożenił się z Polką, miał tam dzieci, ale unikał
jakby oficjalnych spotkań, a przecież był gwiazdą. Rzeczywiście bardzo cenionym artystą, ale cichutko sobie żył. Nie rzucał się w oczy. Czyli coś było na rzeczy, a poza tym, no nie czarujmy się, jeżeli ktoś ginie zadźgany sztyletem na rynku krakowskim, no według mnie, no to mogła być sprawa natury sercowej, prawda? Wiadomo, że w tych południowych krajach to się nie wybacza jakieś, na przykład uwiedzenie córki, czy jeszcze, nie wiem, zostawienie jej z dzieckiem i ucieczkę na północ. No więc taki tatuś, powiedzmy, zwłaszcza kiedy jest mafiozo, no to on będzie ścigał takiego gościa. To znamy z dziś. Więc to jest takie rozumowanie per analogiam, że to, co znamy z późniejszych okresów, dlaczego nie mogło wystąpić wcześniej? No to jest zresztą sprawa stara jak świat, prawda? Z jeden z podstawowych motywów zemsty, vendetty. Vendetta to też brzmi lepiej znacznie. A więc był ofiarą vendetty. Wydaje mi się, że no to co z tego, że północny Włoch, no ale zadał się z jakąś południową. No a potem już kula ziemska mu się zrobiła za mała, żeby się schować. A potwierdzenie tego, bo mafia też nie żartuje, no to było to, że podobno jego syn, urodzony w Polsce z Polki, bo miał tu kilkoro dzieci, też zginął zamordowany kilkanaście lat później. Mafia nie wybacza i dopadnie cię obojętnie kiedy, nie będziesz się spodziewał, po latach. Od artysty Bereciego przejdźmy teraz do innych artystów w swoim fachu, czyli do katów. Kim byli, jak się uczyli zawodu? O, czy w Bieczu, małej miejscowości między Gorlicami a Jasłem, naprawdę istniała szkoła dla katów? Postać kata do dzisiaj rozpala wyobraźnię, a warto podkreślić, że w dawnym Krakowie była to profesja opłacana przez miasto. Tak, kat był pracownikiem miejskim. To jest historyczno-kryminalny podcast po krakowsku. Rozmawiam z Magdaleną Łanuszką i Mariuszem Wolnym. Są takie zawody, które trudno sobie wyobrazić jako... Zawody marzeń, tak? Tak, prestiżowe, a potem się okazuje, że jednak są ludzie, którzy je wykonują i wcale nie stanowi to dla nich ujmy. Kat i szambonurek mają ze sobą tyle wspólnego, że kat w mieście był zatrudniony również do utrzymania porządku. Do obowiązków kata należało opróżnianie miejskich latryn, właśnie czyszczenie, utrzymywanie tej czystości również... Czyli to był po prostu gość od brudnej roboty, nie tylko metaforycznie, ale i dosłownie. Absolutnie dosłownie. Też można sobie zadać pytanie, na ile takie trochę odium społeczne wobec kata wiązało się z, że to był człowiek, który zadaje śmierć, a na ile, że to był człowiek, który wywozi zawartość miejskich latryn. On też, do jego obowiązków należało w ogóle uprzątnięcie każdego... na przykład zdechłego zwierzęcia, odławianie bezpańskich psów, no po prostu utrzymanie w mieście porządku. Zresztą w momencie, kiedy były jakieś nagłe śmierci, no to też ktoś musiał być tym, kto to ciało uprzątnie, czasami na koszt miasta. Tym wszystkim właśnie zajmował się kat. Kat nie cieszył się absolutnie żadnym prestiżem. To znaczy, potwornie się go bano i na tym polegała jego przewaga. No, styczność ze śmiercią, wiadomo, że to ma też jakieś swoje konotacje takie i w wierze, i w zabobonach, i tak dalej, prawda? Osoby, które mają kontakt z nieboszczykami. Ta mitologia ludowa, wierzenia ludowe, no, wyczulają właśnie na to. No, można też powiedzieć o grabarzach to samo i o innych ludziach, którzy mają, czy przedsiębiorcach pogrzebowych. Też się ich tak traktuje troszkę niepewnie, ale kata to w ogóle gdzieniegdzie, w niektórych miastach, mimo pełnienia rzeczywiście ważnej funkcji, kat nie miał wstępu na przykład do kościoła, czy nie miał w ogóle dostępu do jakichś, niby postać urzędowa, ale jakby taka, trzymaj się z dala. Nie pokazuj się. Kat mieszkał osobno, kat miał swoją wieżę katowską i ceklarze, jego pomocnicy w Krakowie też mieli osobną. Czyli była taka baszta ceklarska i baszta katowska, mniej więcej na wysokości kościoła reformatów. Mieszkali osobno, byli tak jakby nietykalni. Kat musiał się wyróżniać i miał jakąś naszywkę. Najczęściej naszywkę na swoim kaftanie. Ostatni kat za I Rzeczypospolitej, on się nazywał Strzelecki chyba.
to proszę państwa, został stracony za, no wszedł na drogę przestępczą. No i też dokonał żywota tak jak on wcześniej. W rąk kolegi po fachu. Tak, kolegi po fachu, ale mówię, szkoła w Bieczu jest mitem, ale bardzo fajnym oczywiście, więc w powieści bym nie umieszkał tego powtórzyć, najwyżej w nocie historycznej sprostować. Natomiast no, nie mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że tak, odbyli studia, proszę państwa, i katowskie, i dopiero jako mistrz fachu, który na przykład miał 10 egzekucji na koncie, wcześniej terminował, to dostąpił tego zaszczytu? Nie. To była też profesja, która wbrew pozorom wymagała niejakich kwalifikacji. No i wiedzy też, no prawda? No i wiedzy, dlatego że wiadomo, że oczywiście takim ostatecznym skojarzeniem z katem jest to, że on przeprowadzał egzekucję, ale też trzeba pamiętać, że było ogólnie przyjęte, że w ramach przesłuchania mają miejsce tortury i to kat zajmował się takim torturowaniem podejrzanych, przesłuchiwanych, no żeby oni jednak za wcześnie z tego świata nie zeszli. To nie jest też takie do końca proste, żeby komuś na przykład tak odpowiednio wybić ramię ze stawu, żeby potem się dało w razie czego z powrotem włożyć. A zdarzały się też wypadki przy pracy i to było bardzo źle widziane, kiedy ktoś niestety zszedł przed czasem w trakcie tortur, kiedy jeszcze nawet nie został skazany. Tego należało unikać. Jeszcze musimy też wziąć pod uwagę, że taka wiedza, którą kat musiał mieć na temat ludzkiej anatomii, on tę wiedzę zresztą mógł szkolić dlatego, że mógł po prostu eksperymentować i uczyć się też na ciałach skazańców. Ta wiedza pozwalała mu na to, żeby trochę służyć na przykład za takiego niby lekarza dla ludzi biednych. Usługi, przecież nie było ubezpieczenia zdrowotnego i powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej. Usługi lekarzy były drogie i niektórzy biedniejsi ludzie woleli zwrócić się do kata, żeby właśnie z jakimś wyrwanym stawem pomógł niż płacić za to lekarzowi. A tak się zastanawiam, skąd się wzięło to powiedzenie, dzisiaj już coraz rzadziej spotykane, tam do kata? Nie wiem, chociaż myślę, że to jest takie właśnie przekleństwo, że jednak ten kat tutaj występuje. Gdzie idź, tam do kata. Idź do kata, no to już to nie jest miejsce, gdzie to nie jest osoba, do której chciałoby się rzeczywiście pójść. Natomiast no jednocześnie jednak to był człowiek, który miał swoje miejsce w społeczeństwie. No i jeszcze dodatkowo dochodzi kwestia zupełnie inna, mianowicie na przykład handlowania częściami skazańców, ponieważ wierzono, że niektóre części ciała skazańców mogą być przydatne do tworzenia amuletów, do jakichś medycznych czy quasi-medycznych mikstur. I to też było dodatkowe zajęcie kata, że on mógł troszkę posprzedawać. Mamy wisielca. Kat potem mu obetnie to i tamto i potem będzie sprzedawał, proszę państwa. A sam sznur, jak potnie na kawałki, to sprzeda to, bo na tym więcej kat zarabiał, szczerze powiedziawszy, niż zawodowo. To były takie dodatki. Bo obcinano przyrodzenie, to jako talizmany? Czy... Tak, jako talizmany. Nie mówiąc o tym... Miały przynosić szczęście to obcięte wszystko. Rzeczywiście, zdrowie, szczęście i wszelką pomyślność. I kat rzeczywiście żył z tego, że sprzedawał, proszę państwa. No, do dzisiaj jest chyba takie jakieś wierzenie przetrwało, że właśnie sznur szubieniczny przynosi szczęście, prawda? Jak się ma, no kawałek takiego sznura. Skoro jesteśmy przy katach, to tu wspomnieć trzeba o jednej z najgłośniejszych egzekucji w historii miasta. O ścięciu Samuela Zborowskiego. Cóż to była za postać? Szlachcic, człowiek porządnie wykształcony, poseł, a w wolnych chwilach warchoł i zabijaka. Ewidentnie nie radził sobie na przykład z agresją, no jakbyśmy to powiedzieli, będąc pod wpływem. W czasie uroczystości koronacyjnych Henryka Walezego na Wawelu w 1574 roku, kiedy impreza już nabrała rumieńców, pokłócił się z jednym z służących. Podobno chodziło o to, że Zborowski strasznie chciał się z kimś pojedynkować, tak w ramach rozrywki oczywiście. Pewnie chodził sobie od szlachcica do szlachcica z pytaniem: no co ty, ze mną się nie popojedynkujesz, ze mną? Ale jakoś tak nikt nie chciał, a jedynym zainteresowanym był właśnie wspomniany służący, co przecież dla szlachcica Samuela było straszliwą ujmą.
wywiązała się jakaś karczemna awantura, a jeszcze z udziałem innego szlachcica, dla którego pracował ów służący, no i zrobiło się nieciekawie. Kiedy tę sytuację próbował ratować niejaki Andrzej Wapowski i kasztelan Przemyski, no, pamiętajmy, koronacja, poważna impreza. Zborowski tak się zdenerwował, że przy pomocy czekana, to jest coś w rodzaju takiej małej ciupagi, kijek zakończony siekierką, rozwalił Wapowskiemu głowę. Skandal. Szlachcic szlachcicowi. Zborowski skazany został pod groźbą śmierci na Banicję, musiał uciekać. W Siedmiogrodzie poznał Batorego, a potem, kiedy Batory został polskim królem, Zborowski knuł przeciwko niemu wespół z Habsburgami. W pewnym momencie wrócił do Rzeczypospolitej na, no, gościnne występy, napadał, rabował, niszczył, a kiedy ruszył na Kraków, to nakazano egzekucję wyroku z 1574 roku. Oj, szlachta protestowała, bo to przecież nie uchodzi, by ścinać szlachcica. Sam Batory miał wtedy powiedzieć o Zborowskim canis mortuus non mordet, czyli martwy pies nie gryzie. Wyrok musiał zostać wykonany. Szlachtę ścinano pod Wawelem. Jak macie państwo Wawel i kościół Bernardynów, pomiędzy jest taki placyk. Tam pewien ksiądz posadził kasztany w tym miejscu, więc i tam jest taki kasztan i tam ustawiono kopię światowida wydobytego ze zbrocza, tego co jest muzeum archeologicznym. A tam było miejsce stracy. I w wieży senatorskiej Lubrance, ona się nieprzypadkowo tak nazywa, bo właśnie tam takie osoby przetrzymywano, oczywiście nie na dole, tylko na górze. Pan Zborowski to godnie spędził swoje ostatnie dni, no a potem został sprowadzony na dół, tam dał łeb i co robiono? Głowa obcięta na pal, gwoli ostrzyżenia, a zwłoki możecie sobie zabrać, rodzina sobie może zabrać i pochować. Kat zawodowy nie wytrzymał nerwowo napięcia, które temu towarzyszyło, bo nawet no bał się, bo wszyscy się bali, że Zborowscy odbiją tego swojego brata, kuzyna, mając poparcie całej szlachty. No, ale przecież to Batory był i ludzie hetmana Żółkiewskiego pilnowali. Kto by im podskoczył? To był prawdziwy król, chociaż rządził państwem beznadziejnie skonstruowanym. Autorytet miał po prostu. I on nawet prost mówił, gdzie on ma ich prawa. Ale kat się bał, ręka mu zadrżała i... Kat się bał, ręka mu zadrżała, rzucił ten miecz, proszę państwa, i uciekł do Bernardynów i musiał jakiś zwykły pachołek, hajduk, czyli jeden z obstawy, podnieść ten miecz i nie trafił dobrze, niezgodnie ze sztuką, proszę państwa, bo ze sztuką to powinien mu tą zgrabnie oddzielić na raz najlepiej. Zaokrąglonym mieczem. Pamiętajcie, katowski miecz był zaokrąglony na końcu. Tenże hajduk musiał, zdaje się, 2 czy 3 razy ciąć i to ciął przez bark, razem odwalił mu z tym, no to wiecie, jak to było? Jak to, no tak niefachowo, nie? Jednak katem powinien być fachowiec, profesjonalista. Powinien być profesjonalista, doświadczony, który najlepiej na wojnie, nie jeden łeb ściął, proszę państwa. I był oswojony z tym, no i znał się na rzecz. Taki podbipięta na przykład. Tak, taki podbipięta mógłby nawet kilka egzekucji obsłużyć za jednym zamachem. Byłaby oszczędność, prawda? Duża. A jeśli chcielibyście się dowiedzieć, gdzie w dawnym Krakowie chowano takich gagatków bez głowy, to zapraszam do odcinka poświęconego krakowskim cmentarzom, których dzisiaj już nie ma. A ciekawostka jeszcze, w kościele mariackim, jak wchodzicie, jest kruchta, później dobudowana, potem wchodzimy do wnętrza świątyni i po lewej i prawej stronie mamy dwie kaplice. I ta po lewej to jest kaplica świętego Antoniego. To było ostatnie, proszę państwa, modlitwa tej kaplicy skazanego na śmierć i dziś już nikt nie pamięta, że to była kaplica złoczyńców. Podcast po krakowsku, dzisiaj kryminalne historie, takie CSI, dawny Kraków. Wszystkie dzieci znają legendę o dwóch braciach, którzy budowali wieżę kościoła mariackiego, a potem jak dziecko pozna tę legendę w teorii, to rodzice albo pani nauczycielka ze szkoły zabiera na wycieczkę i pokazuje ten właśnie nóż, który jest przymocowany do krakowskich sukiennic. To jest rzeczywiście ten nóż
od braci budujących wieże? No nie, zupełnie nie. Legenda, o której wspominasz, mówi, że jeden brat zabił drugiego. To jest tak naprawdę taki wątek kulturowy, wielokrotnie się powtarzający. Pewnie nie tylko w Krakowie. No, wątek Kaina i Abla po prostu. Jeden brat zabija drugiego z jakiejś zawiści. W tym wypadku miało to być tak, że jeden i drugi budowali te wieże i jeden budował te wieże szybciej, ona rosła jako wyższa i ten drugi brat miał go zabić. To jest zupełnie oczywiście nieprawda. Wieże Kościoła Mariackiego to jest osobny, bardzo ciekawy temat, ponieważ rzeczywiście jedna z nich jest wyższa i ma fantastyczny późnogotycki hełm. To jest ta wieża tak zwana Hejnalica, z którą jest grany hejnał mariacki i to jest o tyle wyjątkowe, że mimo, że jest to wieża kościoła parafialnego, to ta wieża należała do miasta. To była wieża municypalna. Więc to jest osobna historia zupełnie. Natomiast ten nóż, który wisi sobie w sukiennicach, który jest już oczywiście którąś tam repliką oryginalnego, pewnie żelaznego noża, to był po prostu znak prawa magdeburskiego i tego prawa karania przestępców, które w danym mieście obowiązywało. To znaczy co, uważajcie, bo tutaj mamy nóż, to znaczy, że możemy z tego noża zrobić użytek. Dokładnie tak, dokładnie tak. Miasto miało tutaj szerokie prawa, prawa zarówno karania na gardle, czyli wykonywania kary śmierci za określone przestępstwa, za inne lżejsze przestępstwa były również na przykład kary okaleczania, dajmy na to obcięcia uszu. To było takie piętnowanie człowieka, przestępcy, za drobniejsze przestępstwa, za które no może nie trzeba oddać życia, ale że ten człowiek pozostaje na zawsze napiętnowany jako ten, który gdzieś tam w konflikt z prawem wszedł. Oprócz kar, które prowadziły do okaleczenia osoby ukaranej, były też bardzo popularne tak zwane kary na honorze, które na przykład polegały na przypięciu kogoś na jakiś czas do pręgierza albo na przykuciu osoby na jakiś czas ku pośmiewisku do miejsca na cmentarzu przy kościele parafialnym. I przy kościele mariackim, przy tym bocznym wejściu od strony Placu Mariackiego do dziś mamy zachowane takie wielkie łańcuchy, kuny, które polegały na tym, że wokół szyi daną osobę się przykuwało, ona była dosyć nisko w pozycji klęczącej zazwyczaj, no po prostu ku pośmiewisku. Zdaje się, że to była kara, która również mogła się trafić na przykład kobietom za to, jeśli zostały przyłapane na zdradzaniu swoich mężów. A gdy już znajdziecie się w pobliżu Kościoła Mariackiego, to zawsze warto wstąpić do składu towarów u Kacpra Ryksa, który znajduje się nieopodal. Być może spotkacie tam pana Mariusza Wolnego, który był gościem tego podcastu po krakowsku i być może pan Mariusz da się wam namówić na znacznie więcej takich mrocznych, kryminalnych, historycznych opowieści o albo spacer po Krakowie, szlakiem dawnych zbrodni. Opowiadała nam także dr Magdalena Lanuszka, historyczka sztuki. Wszystkie podcasty po krakowsku odnajdziecie na stronie lanuszka.com, na Spotify oraz na moim kanale w serwisie YouTube. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Michał Lanuszka. Podcast zrealizowano ze środków pochodzących ze stypendium twórczego Miasta Krakowa.